W pierwszym odcinku z życia rodzinki Biedak mamy na razie wieczór. Balbina właśnie uczy korzystania z toalety naszą Anielkę, która jak zwykle nie ma najmniejszej ochoty się uczyć. Także cóż, musimy ją zostawić. Położę Balbinę spać, zaraz pokażę wam, co zmieniłam w domu. Może się podrzucaj, żeby jej się zabawa podniosła. I może zdążymy ją wysadzić, chociaż wątpię. I ożygała nas. Super. No i niestety nie zdążymy jej wysadzić, trudno. Zmienimy pieluchy. No i musimy iść spać, więc... Albo nie, niech ona się może bawi. Jak tam jej energia? Kurczę, jest późno. Włożymy ją do końca mimo wszystko. I położymy Balbinę spać. Tak, Balbina ma nową sypialnię. Tylko z tym łóżkiem jest taki problem, że trzeba dobrze trafić w nie. Co jest, Morus? Ty już nie pracujesz, chłopie. O, od razu szczęśliwy pies. I tak, mamy wiosnę w końcu. Więc śnieg już niedługo powinien zacząć topnieć. Zaraz pokażę zmiany w domku. Jeszcze tutaj, co ona tutaj robi z nią? No dobra, to jeszcze chwilkę do pierwszej. I już, do spania wszyscy. Da radę tam iść spać? Kwiatek jej przeszkadza, okej. No to nie będzie kwiatka. Tak, jeszcze nie testowałam tego, więc... Nie wiem, jak to wszystko działa. Już? Tak, jest, dobrze. Super, to Balbina sobie teraz pójdzie spać. W ogóle jej nie widać, ale okej. No i może zacznijmy od tego, że zdjęłam wszystkie dekoracje tutaj zimowe. Też jeszcze zimę mamy, ale to nic. Kuchnia była już w poprzednim odcinku. Tak, jeszcze nam złodzieja potrzeba. Dobrze, że mam alarm. No. Super. Szybko, bo mi ukradnie telewizor! No. Zobaczymy, kto to wygra. No, przynajmniej tyle. O, drzwi się naprawiły. Drzwi się naprawiły, zamknęły się w końcu. Tak! Czy nie? Tak. No w końcu. O, jeszcze zapomniałam telefonu. Wyłączy się to? Halo. Dobra, ja muszę ich tutaj od nowa ogarnąć. Położyć spać, bo zaraz rano będą padnięci. A Cyril idzie do szkoły chyba. Bo jest wtorek, także... O, w sumie on jest wyspany. Już pewnie nie będzie chciał, no... Kurde. No to cóż... Niech on sobie odrobi lekcję. Przestanie mi to być. A ja tu może pokażę salon, jak się zmienił. Mamy kominek. Nowe kanapy. Tutaj usunęłam tą ścianę, co była. I tak to się prezentuje teraz. Tutaj dałam nagrobek Cyryla. Sobie tutaj jest. No i tutaj taki malutki kącik na telewizję, jakieś tam gry,
żeby mieli ten telewizor jednak. Bo tutaj jakoś nie miałam jak tego zorganizować. No i tak to się tutaj prezentuje. Na górze jedynie zmieniłam sypialnię Balbiny i łazienkę, bo chciałam właśnie, żeby miała tak coś dla siebie taki. No, teraz już została znowu samotną matką, nie ma męża, więc chciałam takiej na pocieszenie zrobić właśnie taką kobiecą sypialnię fajną, przytulną. No i łazienkę taką wypasioną, wannę. Mam nadzieję, że będzie zadowolona z tego. Starałam się. O Jezu! I zapomniałam o tym biurku. Tak, zapomniałam właśnie o tym, że jeszcze mamy komputer. To zaraz to jakoś ustawię gdzieś. Tu mi nigdzie nie pasuje, tak, że będę musiała pokombinować. No ale to się zrobi. Zaraz to jakoś poprawię. Nie wiem, może na razie po prostu obrócę w tę stronę, o. Mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzało. No, powinni tutaj przejść, więc nie powinno mieć żadnego problemu. Tak, z tego co wiem, tak, Balbina ma jeszcze 3 dni wolnego, więc dzisiaj także nie idzie do pracy. I chciałam z nią iść, tutaj jest takie ustronie Romka, czy coś takiego. I właśnie chciałam z nią spędzić taki sobie dzień. Tylko to dopiero jak Cyryl wróci ze szkoły o 13, żebyśmy nie musieli wynajmować niani. Więc do tej 13 Balbina zajmie się dzieckiem, a potem właśnie sobie wyjdziemy z Balbiną. Wow. Tak, muszę pilnować, żeby Balbina nie szła do pracy. Tutaj niech zaraz sobie skorzysta i wypróbuje nową wannę, czy w ogóle będzie działała. Niech sobie weźmie kąpiel z bąbelkami, skoro ma już taką wypasioną wannę. Chłopie, ale ty jesteś głodny. Sprawdź, czy lodówka dobrze działa. Chociaż już chyba to robiliśmy. Psy są zadowolone, tylko są trochę głodne. Czekaj, dobra, zobacz. Najpierw trzeba dać jeść. Najpierw zwierzęta zjedzą, potem ty. No już nie lamentuj. No. O Jezu, jakie to jest przesłodkie! Toki to usiudziutkie. Jakie oni mają relacje? No słabe, on ma lepsze z kropkiem jednak. Ona znaczy się. No właśnie, nie możesz, dlatego ci każe zostać. Jak wanna działa? Działa. Super. O tak, Balbina po prostu pełen relaks. Super. Mała, jak tam? Siusiuje się, chce i zabawy. Więc jak wyjdziesz, to weź ją podrzucaj, połaskocz. Żeby jej się zabawa pod nocą, bo inaczej nie będzie chciała nam skorzystać z tego znowu nocnika. Ja chcę, żeby się w końcu nauczyła, bo ona zaraz ma urodziny. Za 2 dni. Nadal 2 dni? Co, nie możesz tu przejść, czy co? O co chodzi? Możesz to... O co ci chodzi? Baw się, łaskotki. Baw się, podrzucaj. Balbina? Balbina, weź dziecko. Co jest z wami? Nie możesz jej w ogóle wyjąć? O co chodzi? Co się znowu tutaj zbagowało? No. No weź ją. Cokolwiek? Załatwisz się? Chyba przyszły rachunki. Zaraz zobaczymy, ile nam tu przyszło. Szybko na nocnik. Tak.
No, troszkę się spóźniliśmy. Cholera, nigdy jej nie nauczę. Zmienię jej pieluchy i... Obydwie mogłybyście sobie zjeść coś na siodanko. To ja proponuję tak zrobić, że... ją tutaj. Daję jeść. I sama też sobie coś zjedz. No i za godzinę wraca cel, więc spokojnie. Ale co ty możesz sobie zjeść? A weź sobie coś takiego. No jedz jego bitto. Zaraz sobie pojedziesz, tylko muszę kupić telefon. Bo zapomniałam, jak usuwałam tutaj ścianę. Idziemy go tutaj, no chyba w to samo miejsce po prostu. Czyli się naprawiły, więc nie będzie nam przeszkadzał. Topnieje ten śnieg? Topnieje! Jej, nareszcie! Koniec zimy! Jak tam nasze zwierzęta wszystkie? Ty jesteś brudny, tobie się chce siku, ty jesteś zmęczona. Tak ogólnie to... Możesz go pochwalić. Wszystkie możesz pochwalić. A gdzie Morus? Śpi. No to niech śpi. No grzecznie jesteś, kropuś. Grzeczny kropuś. A ten mały kurdupel? Znaczy mała. Kurde, co ciągle ją mylę. Okej, wrócił Cyril. Jak tam twoje oceny? Bo ty ostatnio nie odrabiasz lekcji prawie. Oczywiście jesteś zmęczony. Idź sobie skorzystaj najpierw. I użyj maści na trądzik. A ty, kochanieńka, zadzwoń... A, tak, ja znowu dzwonię po taksówkę. Ciągle zapominam, że ona ma samochód. Jedź, gdzie chcesz. Sama. I to jest zaraz. Gdzie to jest? To całe ustronie. Chyba będę na lazurowej promenadzie. Kąpielisko i same urody? Międzynarodowa restauracja, park myśliwski, piekarnia, rynek, sala, salon. Nie, to jednak będzie w na przedmieściu. To musi być u stronie Romka, czy coś takiego. Chyba, że ośrodek relaksacyjny. Przyjdź odpocząć w ośrodku kreacyjnym. Klonowe źródełko. Możesz tu zabrać całą rodzinę albo wyjątkową dla ciebie osobę. Wszystkim zapewnimy specjalne traktowanie w naszych gabinetach odnowych i na basenach. Tak, tutaj jedziemy z Balminą. A Cyril się zaopiekuje naszymi zwierzątkami i małą Anielką. Mam nadzieję. Balbina jeszcze chodzi w tym płaszczu zimowym swoim. Idziemy się na miejscu. I dotarliśmy na miejsce, zobaczymy co tutaj mamy. Bo jeszcze chyba tutaj nigdy nie byłam. Jakieś sklepy. Co tu tak wysoko? O. Co to jest? A kup sobie. A kup sobie, bo czemu nie? Balbina już oczywiście nie będzie miała nowego męża, ale to nie znaczy, że nie może sobie z kimś poflirtować na przykład, prawda? Użyj wody kolońskiej. O. Już ładnie pachniała, wow. Chyba jej się podoba. Możesz jeszcze raz to użyć? Nie, to tylko jest jednorazowe, to... Kupce 5. Trochę poszalejesz, ale... I kupce od razu telefon komórkowy, skoro tu jesteśmy. Co tu jeszcze mamy? Tu raczej tylko takie do odpoczywania. Ale pachnie. No dobra, to idziemy na górę. Tutaj są baseny i jacuzzi, ale deszcz pada, więc idziemy do środka raczej. A w środku co mamy? Siłownię. To się przyda Balbince, żeby sobie poćwiczyła. No i w sumie nic więcej tu nie ma. Tylko jacuzzi. Ale to też na dworze. To może póki pada, sobie poćwiczymy, a potem... A potem... pójdziemy do jacuzzi.
Halo? Halo? No, nareszcie. Chodź tu ćwiczyć. No nie powiem, nie jest tu za ciekawie niestety. Myślałam, że będzie lepiej. Jeszcze nam się pogoda zepsuła. Czemu mi się to zmieniło i mamy lato? Przecież miała być wiosna. Coś mi się schaniło. To sobie zmienię zaraz. Zobaczmy tą balbinkę naszą. No, troszkę ma tego ciałka swojego. Tutaj mnie wszyscy zostawić, poćwiczymy sobie. Przyspieszmy to. Jeszcze pachnę perfumami, więc jest dobrze. Balbina musi o siebie zadbać trochę. No, wszystko przez to, że jest to głupie lato, miała być wiosna. Nie wiem, co oni... Pomieszali mi wszystko, nie tak miało być. Super, że śmierdzisz teraz. A tu chyba... Nie wiem, która jest kobieca, chyba tutaj. Weź prysznic. I skorzystaj. Przestanie padać. No, już lepiej z tą figurą. Co za pogoda, i tak w deszczu w jacuzzi, no... Wszystko mi popsuli. Co się stało? Czemu ci Jena nie podniosła? Chodź tu. Ogarnij się. Gdzie taka śmierdząca będziesz chodzić? I chyba pojedziemy gdzieś indziej z nią, bo tutaj nic ciekawego nie było. Jestem rozczarowana. No nie, wszystkie kible mi zajęli. Trudno zrobić sobie siku gdzie indziej. Gdzie jest twój samochód? Jedź na inną parcelę. W stronie Romka. Tu chyba też nic nie ma z tego, co pamiętam. Tu jest tory kręglarskie. Bistro. Park. Do parków nie idziemy, bo jest ciemno i deszcz pada. Tu też trzeba się kiedyś wybrać. Tu jest jakaś kawiarnia, kasyno. Może sobie skoczymy do kasyna. Zobaczymy, co... Czy Barbinie uda się coś wygrać w kasynie? Czy straci cały majątek? Dotarliśmy. Ale widzę, że pustki. Tak, na razie skorzystaj z toalety. Kto... Boże, ja myślałam, że to Cyril. Tak podobnie ubrany. Coś polonowo. Masakra. Dobra, załatwiłaś się? Chodź tu grać. Może ktoś z tobą pogra. I coś wygrasz. Dalej, Barbina. Wow. Tyle postawiłaś, ale teraz coś wygraj. Posiadają się, zobaczymy. O, 10 milionów, 10, znowu wpadło. Znowu 10 padło. Gdzie one mi zniknęły? Przepraszam bardzo. No dobra. Idzie nam nieźle. Balbina hazardistka. Hmm.
Przyspieszymy jeszcze. To się w ogóle kiedyś skończy, czy tak będę grała w nieskończoność? Już pierwsza. To chyba się nigdy nie skończy. 53. A chyba jeszcze nic nie wpada, dopiero pod koniec. Dobra, ta już odeszła, już rezygnowała. Jeszcze tutaj posiedzimy, dopóki energia spadnie. No, następna przyszła. Już kolejna runda, widzę. Dobra, wystarczy tego, drogie panie. Koniec. Ile tam ci się udało wygrać? 180? I 90. No to nie za wiele. Kogo my tu mamy? Po tobie jest przydała być się jakaś przyjaciółka, bo potrzebujesz przyjaciół, także. Do pracy. O, nie lubisz nas. Czemu odchodzisz? Aha, bo on chciał usiąść. Dobra, będziemy już o małych kontaktach, także w razie czego to będę mogła do niej zadzwonić. A teraz wracajmy do domu, co ona tu robi. Dobra, piję sobie coś. O! Co mi tam dała? Telewizor nam dała! Ale już chyba taki mamy. To nic, sprzedamy i będzie kaska. Dobra, wracamy do domu szybciutko, bo trzeba już kończyć odcinek. A jeszcze w domu mamy dzień. Okej, Bobina już wróciła. Czy ona tutaj podejdzie? Bo zawsze ma właśnie problem i się baguje. Co ty tam krzyczysz? Tak, ona jest śpiąca trochę i głodna niestety. Czy nasza Anielka dalej jest tutaj? Dalej jest tutaj najedzona? Najedzona. Kurczę, co mam zrobić, żeby ona chciała? Może nie podrzucaj, bo cię ożyga. Nie wiem, co mam zrobić, żeby właśnie ona chciała ten... korzystać z tego nocnika, bo ciągle jej się coś nie podoba. Może ją posadzimy tutaj na tym... na tym koniku. Żeby jej się rozrywka podniosła. Super, jeszcze 2 dni nam zostały. Nie idź spać! Bo zaraz tutaj dziecko wysadzisz nam na tym. W ogóle tak zostawia ją samą na tym? Czemu ty śpisz w łóżku matki? A to jeszcze Cyry miał się z Bronką umówić. Co pewnie nie może tych lekcji dosięgnąć. Nie stół. Kolekcję, proszę. Odrób wszystko. A ty daj ten telewizor, sprzedamy. Oj, proszę. Ile kaski nam wpadło. Co my tu w ogóle mamy? O, możemy dalej sobie podnieść. Ty też coś masz? Ty w ogóle na maksa wszystko. Mogę ci jeszcze coś wybrać. Gościnność, życie w luksusie. Proszę bardzo, masz wszystko na maksa. Bardziej się już nie da. Weź dziecko, a zabawa, no... Co jej się ta zabawa tak podnosi? Nie podnosi. No gdzie? Nie, po prostu Aniela będzie dzieckiem, które nic nie będzie umiało. I tyle. Chociaż chyba ono jedynie mówić się nauczyła. O. I zaczęła uczyć się chodzić, ale no dobra, niech nie spać. Tutaj też przyspieszymy. Temu maluchowi ile zostało? 2 dni. Oj. A gdzie masz Bronkę? Bronka duszek jest.
Ale nic was nie łączy romantycznego. Ale to już w kolejnym odcinku się tym zajmiemy, bo ten już muszę kończyć. Także powoli do tego zmierzamy. Idź sobie jeszcze poćwicz. Dobra. Dużo ci defekcji zostało, chłopie. O, trzeba wykąpać kropka i Morusa też trzeba wykąpać, prawda, sydwa. Morpina śpi, Anielka też, także... Aniela ma urodziny już jutro. Ojej, mamy jutro imprezkę. I oczywiście nie zdążę jej wszystkiego nauczyć, także cóż. Ona ma w pragnieniach tylko, żeby się właśnie nauczyć. A nie, Balbina bawi się z nią. I Balbina mnie przytula. No to przytul. Baw się, podrzucaj. Szybciej. Nie płacz, Anielka. Trzeba jej spełnić pragnienie, żeby miała jak najlepszą aspirację. No, jest platynowa. Tylko pytanie, czy do jutra taka zostanie. Będziesz chciała robić siku? Proszę. Tak, nareszcie. Może w końcu się nauczy. Byłoby dobrze, ale widzę, że chyba jeszcze raz... musiała. Ale co daje na tej gitarze? Dobry jest. Ciekawe, jak tam jego kariera się potem rozwinie. Udało się, jest, jest. Nareszcie. Nareszcie się udało. Teraz tak. Dobra, dziecko jest w sumie szczęśliwe. Więc Balbinkę teraz ogarnę. Tak. Ona sobie zje, a potem będziemy uczyć chodzenia dalej. A my sobie na razie kończymy ten odcinek, bo już po prostu nagrywam i nagrywam, a jest za długo zdecydowanie. Także to było dzisiaj na tyle i słyszymy się w kolejnym, gdzie Anielka będzie miała urodziny. Pa, pa!